Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przepraszam za tą kilkudniową przerwę. Niestety rekolekcji, które prowadzę, jest tak dużo, że nie zawsze daje się nagrać odcinek, ale dzisiaj już jesteśmy i dlatego może już bez zbędnych wstępów. Od razu ruszajmy do tekstu. Zapraszam Cię do 14 rozdziału Księgi Wyjścia. Przeczytamy sobie fragment z tego rozdziału, no w sumie prawie cały. Od wersetu 5. Oczywiście możesz czytać od 1, ale posłuchaj, co to dzisiaj się wydarzyło. Księga Wyjścia, rozdział 14, od 5 do końca. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. Wszystkie konie i rydwany faraona, jeźdźcy i całe jego wojsko pod Chichahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył faraon, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy Ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju. Chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartym serce Egipcjan, że pójdą za wami. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. Nie zatrzymał koła ich rydwanów, także z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu Pan wybawił Izraela z rąk Egipcjan.
i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego Pan dokonał wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Jesteśmy chyba w najbardziej dramatycznym i kulminacyjnym momencie całej Księgi Wyjścia. Ilość niebezpieczeństw, ilość trudności, ilość przeciwności, które są nagromadzone w tym rozdziale, może przyprawić o zawrót głowy. Chciałbym, żebyśmy właśnie na tym trochę się dzisiaj skoncentrowali. Zawsze, kiedy sobie myślałem o przechodzeniu Izraelitów przez morze, powiedzmy czerwone, bo nie do końca wiadomo, czy to właśnie o to morze chodzi, tam jest Morze Sitowia, to zawsze mi się jakoś tak wydawało, to pewnie przez filmy, które oglądałem, jak byłem małym dzieckiem, takie biblijne filmy heroiczne, że to był jeden wielki taki dzień zwycięstwa, że to się działo no właśnie w takim ogromnym triumfie. Mamy Izrael, który dochodzi nad brzeg morza, oczywiście są przerażeni, to jasne, ale mają Mojżesza, który z Bogiem rozmawia, wyciąga laskę, uderza tą laską wody, wody się rozstępują natychmiast, robi się wielkie przejście, w które Izraelici wchodzą po prostu jak triumfalny pochód, idą, Pan ze słupa obłoku i ognia przeraża Egipcjan, potem to morze się zamyka, wszyscy Egipcjanie giną i potem Izraelici, to będzie w następnym rozdziale, w 15, śpiewają wielką pieśń zwycięstwa. Zawsze kiedy to oglądam, kiedy o tym myślę, to właśnie widzę doniosłe dzieło Boże. Kiedyś na zupełnie inny ślad natrafiła mnie taka informacja, która jest tutaj w tym tekście, że oni szli przez to morze w nocy. Nie szli w blasku dnia, kiedy byłoby wszystko widać, tylko szli w nocy. Zauważ, że tutaj nawet jest napisane, że wody tego Morza Czerwonego z powrotem się jakby zlały w jedno morze, w okolicach świtu, tuż przed brzaskiem. Otóż jak się czyta Biblię uważnie, to można zauważyć w różnych fragmentach, że najprawdopodobniej Izraelici przechodzili tak między 2 a 5 rano, 2 a 5 w nocy. Byłem kiedyś nad morzem, i to nieraz, w nocy. Przypuszczam, że też byłeś, może byłaś. Tylko nie w miejscu, gdzie jest jakieś molo, gdzie są światła, tylko w takim miejscu, gdzie nic nie ma, gdzie jest po prostu goła plaża bez żadnej cywilizacji. Jak się stoi nad taką wodą, to bardzo niewiele widać. Oczywiście, jeżeli jeszcze jest księżyc, to nie jest tak źle, ale jeśli niebo jest zasute chmurami, to jest po prostu jedna wielka czarna otchłań. Nic nie widać, tylko słychać ogłuszający szum. Nic nie widać. I mieli co prawda Izraelici ten słup ognia, tylko że on no, był gdzieś z tyłu, a po drugie no tak się wydaje, że to jest pewnego rodzaju metafora, którą opisuje Księga Wyjścia, że to jest pewnego rodzaju światłość pańska, która towarzyszyła Izraelitom, ale nie wiem, ile ona oświecała. Jak sobie czytam ten tekst, to widzę, że to musiał być jeden z najtrudniejszych dni w historii Izraela. Zobacz, że kiedy wyszli z Egiptu, zmienili trasę, żeby nie iść najkrótszą drogą, bo tak im kazał Pan, to jest opisane pod koniec 13 rozdziału, rozbili się nad brzegiem tego morza, jakoś tam spokojni, że będzie dobrze, i nagle, kiedy widzą całe to wojsko Faraona, wpadają w panikę. Są tutaj takie te szczegóły, że Faraon kazał zaprzęgać wszystkie swoje rydwany. Dla nas to może jakoś nic nie znaczy, ale w tamtym czasie rydwan to jest najbardziej śmiertelna i śmiercionośna machina wojenna. Wojsko, które miało rydwany, to było wojsko, które miało niewiarygodną przewagę. Dlatego, że wtedy zazwyczaj walczyło się na nogach, ewentualnie konno, ewentualnie na mułach niektórzy też walczyli. Posiadanie rydwanów, często wyposażonych w jakieś takie jeszcze śmiercionośne narzędzia, no to była masakra. Takie rydwany, kiedy wjeżdżały we wrogą armię, to po prostu nie zostawiały nikogo żywym. To była totalna rzeź. Izraelici, przypuszczam, są do cna przerażeni. Jest potem ten dialog, który prowadzą z Mojżeszem, w którym widać dokładnie, jaka tam jest nieufność. Oni tam mówią, czy od początku nie mówiliśmy ci wyraźnie, zostaw nas w pokoju. To nie jest tak, że oni wyszli z tego Egiptu namówieni przez Mojżesza jakoś łatwo i zobaczyli fantastyczną perspektywę wolności i polecieli. Nie, Mojżesz, przypuszczam, musiał ich po prostu tygodniami namawiać. Oni ciągle mówili, to nie ma sensu. I w końcu, kiedy zobaczyli te wszystkie plagi, jakoś udało się ich trochę przekonać i wyszli, to de facto to był tylko taki emocjonalny zryw, ale tam w środku pozostała cały czas
Ta totalna nieufność. Oni mówią, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egiptowi, nie chcemy tutaj ginąć. To musiał być strasznie trudny dzień. I Mojżesz próbuje ich zapewnić, że Pan będzie z nimi, że Pan będzie walczył. I bardzo mi się podoba tam, kiedy nagle Bóg się odzywa do Mojżesza i mówi, czemu głośno wołasz do mnie? Co ciekawe, wcześniej jak czytamy ten rozdział, to nigdzie Mojżesz nie wołał do Pana głośno. Izraelici tak, zaczęli narzekać i krzyczeć i do Mojżesza i do Boga też zaczęli wołać. Ale nigdzie nie mamy napisane, żeby Mojżesz był przekonany. Na czym polegało to jego głośne wołanie? Otóż myślę, że jest taki lęk i taki strach. I to jest znacznie gorszy strach niż ten uzewnętrzniony. Taki, który się dzieje w sercu. Taki, że człowiek już nawet przestaje narzekać, bo już jest tak zdesperowany, że gdzieś tam tylko w jego sercu, w samym środku rozlega się wielki krzyk. Tam, gdzie jest napisane głośno wołasz, to po hebrajsku chodzi o takie rozpaczliwe krzyczenie. Tak jakby serce Mojżesza, który zewnętrznie mówi, nie bójcie się, Pan będzie walczył w naszej obronie, pozostańcie na miejscu, On to wszystko zrobi. W środku tam jest jedno wielkie, rozpaczliwe wołanie, a jak nie? A co jeśli tak się nie stanie? Pan oczywiście słyszy jego serce i mówi mu, nic się nie bój. I zawsze sobie wyobrażam, jak przechodzili przez to Morze Czerwone. To jest tak, jak właśnie wejść na ten brzeg takiego ciemnego morza. Widzę, że wiatr wieje od kilku godzin, ale jest środek nocy i trochę się woda odsunęła, więc idę parę kroków i widzę, że tam nie ma tej wody. Ale jest ciemno, jest środek nocy i nie widzę, co jest dalej. Przypuszczam, że Mojżesz nie wiedział, czy to morze jest rozstąpione do końca, czy nie jest. Czy może tylko wejdą kawałek i się okaże, że za chwileczkę będą w znacznie gorszej sytuacji, bo będą mieli wodę z każdej strony i już żadnej drogi odwrotu. Z tego brzegu mogli się przynajmniej jakoś rozpierzchnąć. A może to morze się rozstąpiło tylko kawałek, może ten wiatr przesunął tylko trochę tej wody, może odpływ był taki, że tylko trochę odpłynęło. To było nieustanne takie kroczenie w takim zaufaniu, jeszcze krok, o jest suche, jeszcze krok, o jest znowu suche, jeszcze krok, znowu sucho. I tak aż do kolejnego brzegu, aż do tego drugiego brzegu. Czemu w taki sposób o tym opowiadam dzisiaj? Dlatego, że myślę, że to jest genialna lekcja, której się musimy nauczyć. My myślimy, że kiedy Pan Bóg wreszcie by nas miał wybawić, kiedy wreszcie, nie wiem, może podczas tych rekolekcji przyjdzie do Ciebie któregoś dnia i wreszcie Cię uwolni od wszystkich najgorszych rzeczy, od Twojego Egiptu, to myślimy sobie, ale to będzie noc, ale to będzie fantastyczne, ale to będzie triumf. Jak ja, Boże, Cię pragnę, żebyś taki przyszedł. A może to będzie totalne wołanie Twojego serca w rozpaczy, ratuj. I nie będziesz widział znikąd nadziei. I będziesz tylko postępował krok po kroku, nie widząc tak naprawdę, dokąd idziesz. To jest bardzo często największe wydarzenie w historii. Ono nie zawsze jest spektakularne w blasku dnia, kiedy wszyscy klaszczą, kiedy wszyscy widzą, co się dokonało i mówią, ale cud. Nie, to jest często mozolne zmaganie się, żeby wykonać następny krok. Ale właśnie tak wychodzi się z Egiptu. Chciałbym, żebyś dzisiaj pomyślał, żebyś pomyślała, czy przypadkiem nie masz takich oczekiwań właśnie, że skoro Pan Bóg ma Cię wybawiać, to się musi zadziać. To musi być spektakl, triumf, to musisz być zwycięzcą. Dlaczego? Dlatego, że bardzo możliwe, że Pan już dawno zaczął Cię wyzwalać, tylko Ty tego nie widzisz. Dlatego, że Ty mówisz, ale ja idę w ciemności, krzyczę, że nie rozumiem, nie ufam, widzę tylko metr do przodu i nie widzę dalej. Wcale nie widzę, żeby Pan Bóg mnie ratował. Gdzieś tam jest, może w tym świetlistym obłoku, ale co to w ogóle znaczy, to nie wiem. I może Pan już dawno Cię ratuje z tego Egiptu, a Ty po prostu nie widzisz, bo Ty chcesz, żeby się działo, żeby było zupełnie inaczej. To też jest bardzo piękne, to czytałem w jednym z midraszy żydowskich, że Żydzi przechodzili przez to morze nie jednym jakby tłumem, nie jednym przejściem, tylko że Bóg zrobił 12 takich jakby rowów w tej wodzie. W 12 miejscach to otworzył i każde pokolenie, tak wierzą Żydzi, każde pokolenie przechodziło osobnym kanałem. To by też znaczyło, że to Twoje do zwycięstwa chodzenie jest nieporównywalne z nikim. Jeśli patrzysz na kogoś innego i mówisz, że ja bym chciał tak jak tamten, bo tamten miał zwycięstwo, to się nie da, bo Ty masz swoją własną ścieżkę przez to morze. Ty masz ścieżkę, którą tylko Ty możesz pójść. Bóg Ci żłobi ścieżkę tylko dla Ciebie. Nie oglądaj się na innych i nie mów Panu Bogu, tamtym pomogłeś, to mnie pomóż tak samo. Nie, bo masz swoją własną ścieżkę. I na koniec, ostatnia rzecz. Jest taki jeszcze jeden fragment w midraszach żydowskich, który bardzo mnie przy okazji tego wyjścia, przejścia przez Morze Czerwone zawsze porusza. Otóż ponoć w niebie miało być tak piszą midrasze,
że kiedy Izraelici zostali już wybawieni, kiedy Egipcjanie zatonęli w morzu, kiedy te ich trupy pływały w wodzie, to aniołowie mieli pobiec do tronu Bożego, przebiec wszystkie piętra nieba, wbiec do sali, gdzie mieszkał Bóg, no żeby razem z Nim zacząć tańczyć, żeby zacząć śpiewać, tak jak Izrael, który właśnie śpiewał na brzegu i cieszył się, że Pan pokonał wroga. I aniołowie wpadli do tej sali tronowej Boga, gdzie Bóg siedział na tronie. I nagle zamarli wszyscy, bo zobaczyli, że Bóg siedzi na tronie i płacze. Nie cieszy się, tylko płacze. Jeden z aniołów nieśmiało, bo wszyscy nie wiedzieli, co robić, zapytał: Boże, Ojcze, czemu płaczesz? Przecież Twoje dzieci wygrały. Przecież wyprowadziłeś naród z niewoli, pokonałeś wszystkich wrogów, Egipt zatopiony. Dlaczego się nie cieszysz? No, Bóg Ojciec miał odpowiedzieć: jak mogę się cieszyć, skoro moje dzieci potopiły się w wodzie? To nie jest tak, że Bóg ma wybrańców, tylko tych, których kocha, a wrogów chce zniszczyć. Nie. Bóg chciałby każdego ocalić. Bóg chciałby każdego wyprowadzić. Bóg chciałby każdego wyprowadzić na wolność, również Egipcjan. To nie jest tak, że Jego łaska, Jego miłość jest tylko dla wybranych. Nie. Jest dla wszystkich. I tam, gdzie się Bogu nie udaje, tam, gdzie ktoś nie chce przyjmować łaski, tam, gdzie ktoś sam się skazuje na, no właśnie, jakąś zagładę, to Bóg się wcale nie cieszy, że pokonał wroga. Nie. Bóg płacze. Płacze, bo Jego dzieci nie chcą wejść do Jego szczęścia. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, pozwól nam dzisiaj zobaczyć przede wszystkim tylko jedno. To, że jesteś z nami w tych wszystkich naszych ciemnych przejściach przez morze. Tam, gdzie się zmagamy o zwycięstwo, a trochę się czujemy, jakbyśmy przegrywali. I pozwól nam dzisiaj zobaczyć Twoje łzy, gdzie płaczesz nad wszystkimi tymi naszymi momentami i wszystkim w naszym życiu, co nas od Ciebie oddziela. Pozwól nam zobaczyć, że Ty jesteś tak bardzo kochającym Ojcem i że Ty chcesz wszystko, wszystkich zawsze ocalić. Niech tak się stanie. Amen. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy. Nie chcę obiecywać kiedy, bo nie wiem, ale może się uda jutro, oby. Będę się bardzo starał. Jeśli nie, to jakoś na pewno niedługo. Tymczasem czynię na Twoim czole znak krzyża. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpij dobrze. Niech to będzie, chociaż ciemna, to pełna Jego obecności noc, w której przejdziesz przez Morze Sitowia i niebawem do usłyszenia z Bogiem.